Kain i Abel. Adam i Ewa mieli dużo dzieci. Najpierw urodził im się Kain i Abel. Kiedy synowie dorastali, rodzice od samego początku ich życia zauważyli, że mieli zimne serca. Czy mogło być inaczej, skoro rodząc się przejęli od rodziców grzech? Dorośli już synowie mieli różne zainteresowania. Kain został rolnikiem i uprawiał ziemię, zbierając potem jej plony. Abel został pasterzem owiec. Lubił owce i małe jagnięta i stale się nimi opiekował. Pomiędzy braćmi widoczna była różnica w zachowaniu, w stosunku do siebie nawzajem. Abel bardzo kochał Kaina i zawsze okazywał mu przyjaźń. Był cierpliwy dla starszego brata, ale Kain nie znosił go. Dlaczego tak się zachowywał? Przecież bracia powinni żyć w miłości. Przyczyna tkwiła w tym, że Abel mocno kochał Boga, a Kain był po prostu religijny, lecz jego serce było złe. Opowiadając dzieciom o tym, co wydarzyło się w ogrodzie Eden, Adam i Ewa mówili im również o Zbawicielu. Kain udawał, że słucha, ale nie wierzył w to. Nie modlił się, nie żałował za swoje grzechy. Abel natomiast wierzył we wszystko, co mówił Bóg i kochał go, a Bóg odnowił jego serce. Pewnego razu bracia chcieli złożyć Panu Bogu ofiarę. Zbudowali ołtarze z kamieni, by złożyć na nich ofiarę. Kain przyniósł plony ziemi, które wyhodował. Abel zaś zabił owieczkę ze swojego stada. Kain domyślał się, że Pan Bóg nie przyjmuje jego ofiary, ponieważ w jego sercu pojawiła się zazdrość wobec brata. Widział, że Abel kocha Boga, a to wywoływało w nim nienawiść. Kain postanowił zabić brata. Pan Bóg, widząc jego złe zamiary, próbował go przestrzec, ale Kain był głuchy na Boże słowa. Pewnego razu bracia pozostali sami w polu i wtedy Kain rzucił się na brata i zabił go. Ziemia nasiąknęła krwią Abla. Gdzie jest twój brat? Zapytał Pan Bóg Kaina. Na co Kain odpowiedział: nie wiem, czy jestem stróżem mojego brata? Po wypowiedzeniu tych słów Kain spuścił wzrok. Sprawiedliwy Bóg ukarał zabójcę. Przez całe życie Kain miał być uciekinierem. Nigdzie nie mógł znaleźć odpoczynku. Został przeklęty z powodu tego strasznego grzechu, którego się dopuścił. Nieszczęśliwi rodzice stracili obu synów, co też było następstwem ich grzechu. Jedno tylko ich pocieszało, że Abel był już w niebie z Bogiem. Na podstawie pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdział 4 oraz pierwszego listu Jana, rozdział 3. Drogi słuchaczu, dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas przy słuchaniu tej historii biblijnej ze Słowa Bożego. Jeśli chciałabyś wzrastać w wierze i poznawać Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, proszę subskrybuj mój kanał, aby na bieżąco śledzić zamieszczane na nim treści.
drogi bracie i droga siostro, życzę Wam, abyście mogli wzrastać w wierze i błogosławię w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.